Witam was bardzo serdecznie, z tej strony Fikusek, a oto jest odcineczek z Forzy, dawno tego nie było. No i dzisiaj sobie kupimy właśnie oto taką furę, nie? Czyli McLarena Speedtaila, który jest teraz dostępny. Więc tak, kupujemy. Jeżeli będzie dużo wyświetleń, dużo lajków, coś tam, to jeszcze kupimy sobie edycję Forza Horizon do Lamborghini z 2008 roku. Więc piszcie śmiało, czy chcecie, czy nie. A teraz dobra, kupujemy. Więc tak, kupujemy sobie furę. Poczekajmy, bo mnie nie zakupiono. I ją teraz założymy. Jeżeli chodzi o to, no to nagrywam również na TikToka to prowadzenie. Więc na TikToku też sobie możecie zobaczyć. Będzie to na pewno szybciej. Słuchajcie, co ja robię, kurde. W ogóle jeszcze zobaczyć, czy się nagrywa. Nagrywa pierwsza minuta filmu. Zmienię samochód. I dobra, szukamy sobie tutaj tego. Generalnie ludzie z TikToka, zobaczcie także mój kanał na YouTube, ponieważ tam się pojawi ten samochód w całej okazałości oraz speed test i tak tam. A tutaj tylko wam pokażę właśnie, jak to wygląda to auto. Więc tak, no, a ludzie z YouTube'a mogą oczywiście iść na TikToka. Więc tak, samochód wygląda tak w sumie. Wygląda kurde mega dziwnie. Taka dupa. Taki przód. Przód jest spoko. A to taki kształt, nie? Jest dziwny. Więc tak, zapraszam wam, ludzie z TikToka, zapraszam właśnie na YouTube'a. Link w opisie. W sensie w komentarzach. Albo po prostu wpisując moją nazwę w Fikusek31. Do zobaczenia. Dobra, tam już nagrałem. To teraz tutaj. W sumie weźmy to, to trzeba streamingować. To wygląda dziwnie w chuj. I tak, tu mamy dom nasz. A ja bym chciał później... Czekajcie, odstawię tego TikToka może najpierw. Dobra, jestem odwolniony. Ponieważ to nie jest mój dom. To, nie wiem, tepnijmy się po prostu do tego, który jest nasz. Nie chce mi się jechać. Czekajcie, jak to tepało. Szybko podróż, no. X-ie. Tak to wygląda, nie? Kurde, szczerze, to tak kurwa średnio mi pasuje ten samochód, ale możemy zawsze sprawdzić to, nie? Może ma jakieś fajne osiągnięcia. Ale jak na McLarena, no to to nie jest mój gust. Ponieważ McLareny inne mi się jakieś bardziej podobają. No dobra, warsztat. Filmigujemy sobie ten pojazd. Dobra. Znajdź nowe projekty. Projekt sobie znajdziemy fajny. Właśnie nie ma fajnych. Ten jest spoko. Drugi ten jest spoko. Tu jest Rias Gremores z drugiej strony, więc w sumie możemy go wziąć. Chyba jeżeli jest Rias, no to jest zajebiście. Dobra, ale tak. Jakoś wizualnie go streamingujemy. Kurde, nie mam pojęcia, wiecie? Analizy postać to nie. Ale tu może nie, tylko bardziej wizualnie, czy da się to zmienić jakoś fajnie, bo jeżeli by się nie dało, no to kurde dupa, nie? No i tak jak widzę, to średnio się daje. Jeżeli to koła da się zmienić, ale nie. To weźmy po prostu na X-a go walnijmy. Popularność szukam, fajną, tu mamy fajną popularność, pobierz, zainstaluj, kup. Tyle. Tak, kupmy to mały budżet. Jeżeli chodzi o to, no to zrobię sobie wyścig. Dwa fotoradary postaram się zrobić. Jeżeli byście chcieli właśnie to zobaczyć, no to zobaczcie. Jeżeli po prostu wam się nie chce, no to nie. I z drugiej strony jeszcze będę mówił test, co nie? Czy samochód moim zdaniem opłaca się zakupić? Czy tam też nie? Dobra, zobaczmy tutaj, ponieważ jeszcze akcje jakieś mam. Ktoś przebił moje Porsche, więc dupa. Chujowa. Moje oferty. Wygraliśmy, no szkoda. Znajdę sobie jeszcze raz to auto. Może jakaś adekwatna kwota będzie. Ponieważ mega bym chciał to dostać. 55 tysięcy idzie, ale wiem, że ktoś mnie przebije. Kurde, wiecie, ktoś mnie przebije i nikt go inny nie przebije.
I taka osoba dostaje ten pojazd. Taki ja, co bym chciał, no to fuja mi dają. Okej, teraz wygląda to inaczej, ale jest ciemno, więc fuja widzę. Wyścig można sobie zrobić, kurde, jakiś tor. Drugi mega. No tak. Jakie są w ogóle misje? Ja się nie chcę misji robić, ale wiecie, nie? Mam jakieś losowania, ale... Nie Forza, tylko... Czekajcie. Pojebałem. O. I tu gdzie to jest? Dobra, chodziło mi o playlistę festiwalową. I tutaj są takie właśnie... Daleko ode mnie. A. Tu jeszcze był drugi. To jest bliżej, więc w sumie można do tego podjechać. Zrobimy go, otworzymy te skrzynki, znajdę sobie jakiś tor. Mam coś innego. Dobra, więc lecimy. Coś stoi, nie wiem o co chodzi. I tak, jak sami widzieliście, auto jest na X-a, więc zobaczymy jego tam rzeczy. Maksymalną prędkość, jakieś tam przyspieszenie. Może bardziej maksymalną prędkość to zobaczymy na jakimś dragu czy coś. Albo na właśnie tym torze. Bardziej. Tam jest ten długi. Albo po prostu przy tym fotoradarze, nie? Jakoś można ocenić, czy fajny fotoradar wchodzi, czy nie. Jak na razie to się rozbijam bardziej niż jadę autem. Bo to jest bardziej prosta droga, więc zobaczymy jak to tu wygląda. Jak na razie jedzie spoko. Wiecie, auto ma jechać. Nie ma wyglądać aż tak. Szczerze powiedziawszy, wydaje mi się, że jest szybszy niż samochód P1 McLaren. Wiecie co to jest, bo chyba nagrywałem to nawet. Też legendarny samochód od McLarena. Wydaje mi się, że on szybciej dobija do tych 300-ek. Nie wiem, może mi się wydaje. Na pewno wiecie, śnieg to też. Kurwa, no. Moja jazda też jest zajebista. Ale nie wolno w żadne drzewo. Oprócz tego. To jest git. Moja jazda też jest świetna. Jeżeli chodzi o takie testy, ale dawno w sumie nie było na kanale żadnego tego, nie? Więc no, fajnie jakby było. Fajnie jakby... Co ja chcę powiedzieć? Jakby ten test był jakiś rzetelny, jakiś spokojny, taki, że walę głową w barierę. W ogóle dawno mnie na YouTubie nie było. Jeśli no dawno. Miałem jakąś lekką przerwę. Nie chciało mi się za bardzo już nic. Znaczy, nagrałem w sumie niby filmik, ale nie wiem. Jakoś nie chciałem go wrzucić, tak samo jak drugi filmik, co nie chciałem się go za bardzo wrzucić. Po prostu pomyślałem sobie, nie wiem, odpuszczę go. Nie jestem zadowolony z niego. Strefa pomiarowa. Jak niepowodzenie. Ile tu muszę mieć w sumie kilosów? Nie wiem. Podobają mi się te lampy z tyłu, nie? Fajnie, że tak na dachu są. Nie wiem, czy widzieliście, ale powinno być. O. Fajnie to wygląda. Oświetlone, spoko. Dobra. Tutaj, no nie da się tym kręcić bez kitu, nie? Klikam z hamulcem, kurde. Że zwolnił, a tu nic się nie dzieje. Kurde, to dzisiaj chyba robiłem, nie? Forzatonie, żeby właśnie zdobyć. No kurwa macie, jak ja w to nie weszłem! Dobra, kolejna próba. Lecimy. Trzeba mieć 156, bo przed chwilą sobie zobaczyłem. No nie wiem, czy się da to zrobić, ponieważ kurde... To nie jest jakiś najszybszy samochód. Dobra, jest. Udało się, ale... Nie wiem, na serio. Jakoś chujowo mi szło. Dobra, zobaczmy teraz te super losowania. Ponieważ mamy je dwa, może coś wypadnie. Chociaż fajnego. Kurde, mógł ten żuk. Same ubrania, jakieś gówno, nie? Mógł ten żuk wlecieć. Co tutaj będzie? Reno. Dobra, może być. Czyste umiejętności premium. Nie wiem, co to znaczy. Bardzo Horizon. Dobra, zobaczmy teraz tutaj sobie tor. Mamy dosyć blisko. I tak, jeżeli chodzi z tym wlepem, kwestia gustu, Rias Gremory, super, dzisiaj pindole, nie no, lecimy, nie? Czekajcie, w sumie mam jeszcze te małe nagrody.
My też otwórzmy. O. Tutaj coś wypadnie fajne. Dobra. Na to nawet patrzeć się nie da. Będę to pomijał, jak będę widział, że jakieś gówno leci już. No, czyli tak coś. Nie mogę pominąć, spoko. To było wiadomo, że gówno. Dobra, pomijmy, bo damy ciuchy, jak sami widzicie. Legendarny żółty kask, spoko. Chyba jedyna rzecz. Golfino. Dobra, ostatnia. Dajemy nic ciekawego, więc dobra, lecimy dalej. Też nie chcę za bardzo długiego filmu stawić, bo nie powiem, że ktoś czeka na mnie na czacie. Więc dobra. Słuchajcie. Dobra. Co się dzieje? Ktoś to kurwa widzi? Może mnie odradzić? Aha. Nie no, spoko, nie? Też tak kurwa lubię. Uznamy niefartowny czyn, niefartowny coś tam. Pracy kurde. Więc kurwa, trzeba lecieć dalej. Nie wiem co to było, nie? Wkleiłem w tą skałę. I nie wiem, nie? Byłem jak gliczowy, jakieś. Kurde, powalono. Kiedyś to pod mapę wpadłem. Spoko, nie? No i tak też. W ogóle taki wlot jest, nie? Nie wiem czy widać. Kurwa strefa driftu, no. Już widzę jak to robię. Nie no, naprawdę, jeżeli chodzi o mnie, to ja nie wiem do czego kurde to auto by może być. I to jakoś wiecie, tak się fajnie nie ślizgnie, nie skręca jak 720S. To jest Spider w sensie. Moja inna. Mój inny McLaren. Szybszy może jest, ale wolałbym już kurde chyba jeździć pojedynką. Nie wiem. Zobaczmy na torze, może tu coś siądzie. To jest X kurczę, więc. Nie no, jeżeli chodzi o przód, wygląda spoko, jak taki typowy McLaren, nie? Fajnie mi się podoba, wygląda spoko. Nie wiem, czemu to. Ale ten tył to. O, to auto po lewej co stoi, nie? Porsche 918. Zajmę ładniejsze. Albo to z przodu nas, nie wiem, co to nawet jest. A, Regera. Tam coś. Okej, okay, tutaj akurat źle zjechałem. Boty są jakieś tam jedne z wyższych. Pamiętam, że takie sobie grałem. Bo mi kurde gra kazała. A tak, jeżeli chodzi o speeda. Nie wiem, spoko, nie? No, jeżeli chodzi o walnięcie w drzewo. Spoko, nie? Po bandzie jak w Need for Speedzie. Choć wiem, ta gra nie jest Need for Speedem. Przyspieszenie to jeszcze jest git. Nie no, spoko, tylko nie, jeżeli kogoś stać, to wierzcie, ale jeżeli nie podoba wam się to, to nie tryhardujcie, żeby to zdobyć, tak jak ja. To na serio, nie, to kurde, nie jest najlepsze auto w grze. Pod żadnym względem znajdziecie lepsze. Ja to w sumie tryhardowałem, ponieważ to jest McLaren, a ja lubię McLareny, Porsche, Lambo, Chevrolety. To są jedne z moich ulubionych marek. A chciałbym mieć całą kolekcję McLarenów akurat w tej grze, ponieważ każdym McLarenem mi się fajnie nim jeździło. No też mi się fajnie jeździ, jeżeli chodzi o to. No ale jeżeli wam nie przypada do gustu, nie chcecie napierdzielać forzatonów co sekundę, nie macie tego domu, co daje wam razy 2 punktów, no to lepiej sobie odpuścić, nie? Na przykład tu zbierać na tą Lamborghini. Na tą Lamborghini, nie wiem czy tak się mówi, ale tak już powiedziałem. No i nie wiem, jeżeli policie Lamborghini oczywiście, nie? Jest oczywiście 2 razy tańsze, nie? Bo to kosztuje 250, a McLaren co
gdzie teraz jeżdżę, kosztuje 600, co nie? A tam to jest Forza Edition, a tu mamy legendę zwykłą. Ale w sumie nie wiem, co jest bardziej rzadsze. Ja na to nie patrzę za bardzo. Oraz... no to jest niby szybsze, nie? Ponieważ początkowo to ma 940 chyba. A to... Lambo jest mniej. Okej, okay, 15 minut w sumie filmu już jest, więc... Co tu zwlekać, nie? Tak szczerze mówiąc. Mam nadzieję, że nie wiem, wyjaśniłem to spoko. Jeżeli wasz ziomek się, albo wy sami nie wiecie, czy to kupić, no to teraz macie opinię moją. Nie jestem jakimś znawcą, ale zawsze to coś niż kupowanie na pałę i potem powiedzenie sobie, że no, chujowe jest. Tracimy tylko kasę. Dobra, na razie.